Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia spożycie soli nie powinno przekraczać 5 gram na osobę dziennie. To jest równowartość jednej płaskiej łyżeczki. Proszę powiedzieć, jakie są główne źródła soli w naszej diecie? Jeśli chodzi o główne źródła soli, to przede wszystkim najwięcej dostarczamy jej do naszego jadłospisu podczas przyrządzania potraw i przy dosalaniu przy stole. No niestety wiele osób jeszcze ten nawyk posiada. To mniej więcej stanowi nawet do 60% dziennie spożywanej soli. Drugim istotnym źródłem soli są produkty przetworzone przemysłowo. Mam tu na myśli wędliny, pieczywo, ale także różnego typu koncentraty spożywcze czy słone przekąski. I te produkty dostarczają mniej więcej 30% dziennie zjadanej soli. A pozostałe 10% to wynika z naturalnej zawartości sodu w surowcach, zarówno pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego. Dziś skupimy się na soli obecnej w żywieniu zbiorowym, czyli w stołówkach, czy to szpitalnych, czy szkolnych, w gastronomii. Czy są jakieś badania, które mówią, ile tej soli jest w daniach obiadowych serwowanych właśnie przez stołówki? Rzeczywiście były prowadzone badania dotyczące posiłków obiadowych wydawanych w stołówkach szkolnych, pracowniczych, jak również w szpitalach. I wyniki tych badań wskazują, że posiłki te rzeczywiście zawierały znaczące ilości soli, często osiągające nawet dwukrotność tego maksymalnego spożycia wskazanego przez WHO. Proszę powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? No, zwyczajowo nauczeni jesteśmy dodawać znaczących ilości soli przy przyrządzaniu potraw, co nie zawsze jest uzasadnione. Również sięganie po solniczkę przy stole bez wcześniejszego spróbowania smaku podanego dania też jest częstym nawykiem wielu osób. No i sam sposób przygotowywania posiłków, jeżeli chodzi na przykład o żywienie zbiorowe, często stosuje się różnego typu półprodukty, które ułatwiają przyrządzenie posiłku, ale które mogą zawierać znaczące ilości soli. No właśnie, czy to jest tak, że kucharze, kucharki, które przygotowują dania w żywieniu zbiorowym, specjalnie dają tej soli dużo, żeby spełnić, że tak powiem, oczekiwania smakowe polskich konsumentów, którzy lubią słony smak? Czy to jest tak, że idą na łatwiznę, stosując jakieś gotowe koncentraty, gotowe kostki smakowe i tak dalej, i stąd jest taka duża zawartość soli? To znaczy, może zacznę tak, że częstą praktyką jest stosowanie kostek różnego typu bulionów, prawda, czy rosołów, które zawierają znaczące ilości soli i jednoczesne dosalanie jeszcze potraw, co już nie jest potrzebne, ponieważ sama kostka nadaje odpowiednią słoność. Trudno powiedzieć, czy ktoś idzie na łatwiznę, bo zrozumiałe jest, że tutaj może nie te względy powodują, natomiast często takim czynnikiem, który powoduje większe nasolenie potraw, są preferencje smakowe konsumentów. Tak jak powiedziałam, Polacy są przyzwyczajeni do słonego smaku, a zatem firmy czy obsługa przygotowująca posiłki często wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, ponieważ niesłone dania, czy nawet niesłone produkty, jeśli chodzi o produkty przetworzone przemysłowo, są często nieakceptowane przez konsumentów. Jeśli chodzi o preferencje do smaku słonego, każdy ma swoje indywidualne upodobania, ale tak naprawdę też badania wykazały, że nie zawsze pożądalność smaku słonego pokrywa się z jego intensywnością i często to, co jest najlepiej odbierane, kształtuje się na znacznie niższej zawartości soli w potrawie niż to nasolenie, które stosujemy. Do mniej słonego smaku tak naprawdę można łatwo się przyzwyczaić, ograniczając stopniowo dodatek soli, sięgając po mniej słone produkty. Po kilku tygodniach takie właśnie produkty z mniejszą zawartością soli będą nam bardziej smakowały, natomiast te bardzo słone już nie będą tak dobrze akceptowane. A proszę powiedzieć,
Co by Pani radziła kucharzom, kucharkom, intendentom? Co można zmienić zarówno w jadłospisach, jak i w technikach kulinarnych i w sposobie przygotowywania potraw, aby jakoś umiejętnie obniżyć zawartość soli, tak żeby konsument to zaakceptował, ale też żeby jednocześnie iść w kierunku tych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia? Na pewno pierwszym takim najważniejszym krokiem byłoby ograniczenie dodatku soli do przyrządzanych potraw. Można to osiągnąć chociażby poprzez zamianę soli tej zwykłej solą sodowo-potasową, która ma mniej sodu, a więc tego czynnika, który w nadmiarze szkodzi. Dobrym wyjściem jest stosowanie różnego typu ziół, ponieważ to pozwala na znaczne ograniczenie dodatku soli, a nawet na jego wyeliminowanie, na przykład przyrządzenie kurczaka z curry, czy słodką papryką, czy ziemniaków pieczonych z tymiankiem, pozwala na znaczne ograniczenie dodatku soli, a nawet na uniknięcie tego dodatku. Układając jadłospisy, warto sięgać po produkty jak najmniej przetworzone, ponieważ one mają mniejszą zawartość soli. A jeżeli już wykorzystujemy półprodukty, zawsze warto zapoznać się z informacją, ile one zawierają soli, bo to pozwoli łatwiej zbilansować ogólną jej zawartość w gotowej potrawie. I wreszcie istnieje cały szereg technik gotowania, technik przyrządzania posiłków, które również pozwolą na zmniejszenie dodatku soli. Mam tu na myśli chociażby gotowanie na parze, czy stosowanie nowoczesnych naczyń, takie jak naczynia akutermiczne. Dzięki temu substancje zawarte w surowcach zostają do końca w nich zachowane, gwarantując odpowiedni smak i już nie potrzeba dodawać soli. Również takim dobrym wyjściem jest dodatek soli w mniejszych ilościach pod koniec gotowania. Wówczas ona nie wnika tak bardzo do gotowanej potrawy, a jednocześnie smak słony jest zachowany. Z tego co wiadomo, w gastronomii często stosowane są też inne dodatki smakowe, które działają podobnie jak sól. Mam tu na myśli słynny glutaminian sodu. Jakby Pani mogła powiedzieć, czy on występuje jakby razem z solą w tych wszystkich przyprawach skoncentrowanych, czy to jest jeszcze ekstra dodawane, żeby jeszcze dosmaczyć potrawy? Znaczy wszystko zależy, jaki skład swojego wyrobu zastosuje producent, ponieważ wiele przypraw, takich mieszanek przyprawowych, zawiera glutaminian sodu. Tu jeszcze chciałabym zwrócić uwagę właśnie na takie mieszanki warzywne, jeżeli można, że często tak zwane mieszanki warzywne zawierają w swoim składzie nawet do 60% soli, więc też trzeba czytać skład, żeby dodając do zupy taką mieszankę dodatkowo nie wprowadzić soli. A wracając do tych różnych innych mieszanek przyprawowych, nawet jeżeli nie mają soli, mogą zawierać glutaminian, z tym, że ostatnio coraz więcej producentów nawet reklamuje się tym, że jego wyroby nie zawierają tego związku. Także warto czytać, warto sięgać po takie, które glutaminianu nie zawierają, ponieważ nie u wszystkich osób, ale na przykład u małych dzieci może on powodować również reakcje alergiczne. A jeśli chodzi o wybór samej soli, bo na rynku dzisiaj mamy, półka z solą jest bardzo długa, tak? Mamy różową, morską, himalajską, potasową, jak już Pani wspomniała. Mamy nawet sól zero, która w ogóle rzekomo nie zawiera sodu. To którą sól wybierać? Rzeczywiście obecnie mamy bardzo szeroką gamę różnych rodzajów soli dostępną na rynku. I oprócz tej zwykłej ważonej, tak zwanej białej, mamy kamienną i tak jak pan wspomniał, cały szereg przeróżnych rodzajów. Często te sole są reklamowane jako bardziej zdrowe czy zawierające więcej składników mineralnych w stosunku do tej białej soli ważonej. Ale powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę każdy rodzaj soli to jest głównie chlorek sodu, czyli ten sód, który nam w nadmiarze szkodzi. I generalnie każda sól ma tego chlorku sodu od 95 do 99%, czyli jest to głównie ten związek. Jeśli chodzi o składniki mineralne, nawet w tych innych rodzajach soli, tak naprawdę jest to niewiele, a biorąc pod uwagę, że w sumie nawet u tych osób, które spożywają zbyt dużo soli, tak naprawdę ilościowo jest jej stosunkowo mało w porównaniu do całej diety, nie możemy soli traktować jako źródła składników mineralnych.
Także jeśli chodzi o polecenie jakiejś soli, taki, jako taka prozdrowotna, to na pewno ta sól sodowo-potasowa zasługuje na wskazanie. W gastronomii często jest tak, że klient nie ma wpływu na to, czy potrawa będzie mocno posolona, czy nie. Przykładem są sieci fast food, które dają frytki, które są już posolone i to przeważnie bardzo mocno. Chciałem zapytać, czy konsument, który chce świadomie wybierać zdrowsze produkty, może w świetle prawa, nie wiem, zażądać informacji o tym, ile soli jest w danej potrawie sprzedawanej w punkcie gastronomicznym? To znaczy, taka obowiązkowa informacja dotyczy alergenów i tu konsument może prosić o podanie informacji, czy spożywana przez niego potrawa nie zawiera alergenów. Natomiast jeśli chodzi o sól, takich wymagań niestety nie ma. I to jest problem dotyczący gastronomii w różnych postaciach. Natomiast ograniczając spożycie soli, konsument ma ten wybór, że kupując produkty na rynku, taką informację o zawartości soli będzie miał, ponieważ już od grudnia tego roku podawanie takiej informacji jest obowiązkowe i na produktach w tabelce bądź w przedstawionej w inny sposób informacji żywieniowej obowiązkowo musi znaleźć się informacja o zawartości soli w produkcie. Krótko mówiąc, konsumenci chodząc do stołówek biorą dania na własne ryzyko, tak? No jeżeli będzie zupa przesolona, to nie mogą jej zwrócić, z tego powodu mogą ewentualnie jej nie zjeść. Znaczy mogą nie zjeść, mogą próbować zwrócić, to oczywiście zależy od reakcji personelu, prawda? Natomiast nie mamy wpływu na to, ile soli w daniach się znajduje, bo to już jest sprawa personelu przyrządzającego potrawy. Krótko mówiąc, zostaje nam chyba tylko edukacja, apelowanie, tak, do osób odpowiedzialnych. Tak, na pewno istotnym, choć trudnym postępowaniem jest edukacja, a więc uświadamianie z jednej strony zagrożeń, jakie płyną z nadmiernego spożycia soli, bo jest to bardzo istotna sprawa, a z drugiej propagowanie tych wszystkich poczynań, które pozwolą na ograniczenie spożycia soli. Z tym, że to powinno być działanie na wielu polach, ponieważ nie wystarczy obniżenie soli w potrawach, jeżeli konsument nie będzie przyzwyczajony do mniej słonego smaku. Więc trzeba edukować zarówno konsumentów, jak i personel przygotowujący posiłki, jak i ogólnie całe społeczeństwo. Dobrym przykładem może być taka edukacja w szkołach już od najmłodszych lat. Uczenie, jak przygotowywać mniej słone posiłki. I właśnie pokazanie takich praktycznych aspektów, bo sama wiedza podana w sposób taki książkowy może jest niewystarczająca, może właśnie bardziej wskazane byłyby warsztaty czy innego tego typu działania, które pozwoliłyby w sposób praktyczny pokazać, że z mniejszą ilością soli można ugotować smacznie, a przede wszystkim zdrowo. Myślę, że skoro preferencje smakowe wykształcają się we wczesnych latach życia, to chyba też duża odpowiedzialność spoczywa na rodzicach, prawda? Na pewno to jest ważne, ponieważ zdrowe dzieci to na przyszłość zdrowe społeczeństwo. Jeżeli dziecko spożywa nadmierne ilości soli, w przyszłości może być zagrożone chociażby chorobami układu krążenia, ale też wcześniej osteoporozą czy nowotworami żołądka, ponieważ o tych wszystkich niekorzystnych oddziaływaniach nadmiaru soli wiemy. Tak więc wyrobienie odpowiednich nawyków żywieniowych, które jest stosunkowo najłatwiejsze w okresie dzieciństwa, powinno być taką istotną sprawą, również takim elementem wychowawczym. Ale jak mówię, nie wystarczy tylko rodzina, jeżeli na przykład żywienie zbiorowe nie nadąża za tym. Musi być to szeroko zakrojona akcja edukacyjna, obejmująca każdy element naszego życia społecznego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.